Cześć, dzisiaj idę teraz szybko na pocztę. Muszę uważać, bo tu bardzo czuło ten przycisk nagrywania i idę po awizo, bo gdzieś mam. Mamy takiego listonosza, który nawet jak ktoś jest w domu, to on i tak sobie zostawia awizo. No bo wiecie, co tam, skąd pójść, gdzieś tam pojechać na pocztę, przecież to jest sama rozrywka. Więc lecę, mam też taki plan, żeby nagrać parę ujęć i zrobić cut-capie. Takie fajne ujęcie, ale to zobaczycie, że to dopiero jutro. Pewnie, albo dzisiaj, bo się śpieszyłem, myślałem, że do 18, ale jednak do 19. I ten nasz listonosz, Leniuszek, to on jeszcze nie przyniósł tych awizo. I mam jeszcze pół godziny, że muszę tu krążyć. Albo pani powiedziała w ogóle, to może jutro, bo właśnie to jest to, co ja lubię w życiu robić, to sobie tak przyjeżdżać, odbierać jakieś gówniane listy, które pewnie nie są ważne, a może jest ważne. No i tak sobie siedzę w domu i tak sobie stukam jak pianista w blat i czekam, aż ktoś zostawi mi awizo, żebym sobie mógł pojechać, odebrać. No bo wiecie, ogólnie to jest taki sens życia, nie? Żeby sobie tak jeździć. Wiecie, no oni chyba myślą, że każdy to jest już na emeryturze. No ogólnie w Łukowie jest bardzo dużo emerytów, więc może to też z tego wynika, że oni myślą, że to ogólnie są emeryci. No więc skoro jestem na emeryturze, to jutro też przecież mam czas i mogę sobie tu przyjechać. A może jutro nie będzie awizo, a będzie pojutrze. Tak to funkcjonuje. Dobra, zobaczcie, tak zauważyłem, że tu jest jakiś postument będzie. I to jest szkoła PR-ów, PR-sko Łukowie. No z tego akurat słynęliśmy. Znaczy z niewielu rzeczy słyniemy, ale z tego słynęliśmy. Jakieś takie nasze początki. Czyli szkoła PR-ów. No zawsze nam gdzieś to tołkowali. No i ogólnie tu remontuję, tak jak mówiłem ostatnio w jednym z vlogów. Dobra, teraz idę tak, robić ujęcia, bo na TikToku zobaczyłem, jak taki pan bardzo fajnie robi ujęcia na cut-capie. Mi się myli, i będzie się całe życie myliło cut-cap. Ale dobra, przynajmniej pamiętam. No i on robi takie bardzo fajne ujęcie przejściami, takimi ciekawymi, bardzo dynamicznymi, pod muzykę i do tego jeszcze, a właśnie, poklatkowe, czyli timelapsy, ale odwrócone, czyli robisz sobie timelapsa, na przykład tutaj będę sobie robił na wieżę kościoła, no bo tutaj wiele wież nie mam w Łukowie, wierzcie mi, i sobie porobię powiedzmy te timelapsy, później je odwrócę, zobaczymy jaki będzie efekt. Okej, dobra, za oświetlenie. Biorę sobie teraz gimbala. Czy można te nagrania, czyli te ujęcia robić bez gimbala, ale chyba będą bardziej płynne. Nie lubię gimbali, bo trzeba je ustawiać i konfigurować. Okej, mam takiego gimbala i jeszcze mam paczkę do wysłania. Chciałem wam jeszcze dzisiaj opowiedzieć o trochę o tunelach sprzedażowych, bo tak dzisiaj jadę w czwartek do takiej pewnej firmy, która może sobie o wiele mocniej zwiększyć zyski, pomimo że pewnie i tak ma fajne, ale bardzo często jest tak, że jestem w stanie powiedzieć, gdzie firmy tracą pieniądze, no bo większość firm, pomimo że powiedzmy już coś tam robią, to przeważnie działają na takich fragmentach, nie? Czyli na przykład powiedzmy mają tam, ktoś im się zapisuje na listę, ale tam w ogóle nie doceniają możliwości listy mailingowej, więc bardzo tam powiedzmy się do tego nie przykładają, no bo większość osób robi to, w co wierzy i czego doświadcza, więc to większość ludzi robi w firmach social media. No i właśnie jestem od tego, żeby im pokazać potencjał. Nawet teraz nagrywałem wczoraj podcast, nagrywałem odcinek podcastu o nagrywaniu kursów i tak sobie uświadomiłem, że ja się dowiedziałem o tym, że można zarabiać fajnie na kursach, że w ogóle nagrywanie kursów jest ciekawym rozwiązaniem. Mam rozmywanie twarzy, zapominam, znaczy tła. Także nagrywanie kursów jest bardzo fajnym sposobem na biznes, ale tego się dowiedziałem z książki, tak pierwsze, które pamiętam, to jest Joe Vitale. No i nikt w Polsce, nikt z moich znajomych nie nagrywał kursów, bo w ogóle już nie mówię o rodzinie. Więc jakby ja musiałem w to pójść w ciemno, opierałem się gdzieś tam na jakichś książkach, no ale nie miałem kogoś, kto mi powie, ty zobacz, tutaj się to sprzedaje, ja jestem dowodem, mogę ci pokazać jakieś tam wyniki, albo na przykład idź w to, bo to fajnie działa, bardzo dobry pomysł, tylko no nie miałem kogoś takiego, no teraz sobie wyobraź, no bo jak zakładasz salon fryzjerski, no to widzisz, że jest iluś fryzjerów w twoim mieście, oni są, oni funkcjonują, na sprzedaż kursów internetowych, no to jest taka trochę niewiadoma.
No więc ja poszedłem w ciemno i ja do końca w to nie wierzyłem. Znaczy, byłem podekscytowany, ale jakby nie znałem kogoś, kto miałby wyniki. Tam się zacząłem uczyć od pewnych ludzi, ale oni jakby też wtedy jeszcze nie były to czasy takie, że się pokazywały wyniki, więc no ja widziałem, że tam jacyś kursanci są, ale nie doświadczałem tego na własnej skórze. No i dopiero jak sprzedałem, jak wysłałem mailing i tam powiedzmy, nie wiem, 3-6 tysięcy, bo tak fajnie zawsze rośnie, to te takie początki to były niesamowite. Później pamiętam już taką kampanię większą, chyba 12 tysięcy złotych, to był kurs z copywritingu, czyli 12 tysięcy złotych z takiej jednej kampanii. No i to był też już taki pierwszy fajny wynik. No i wtedy no, wszystko się tam zmieniło, no bo to może zmienić życie, bo to jest takie połączenie większych pieniędzy i takich przyjemniejszych. W sensie, że no, jakby robi się to już później łatwo, a w szybkim czasie możesz mieć duże przychody i no, co innego na przykład mieć przychody jako agencja social media jednoosobowa, gdzie ja coś robię dla klienta, czyli pracuję jakby u niego albo u 5 klientów i z tego mam 12 tysięcy i te powiedzmy, nie wiem, mam 6 klientów, którzy mi płacą po 2 tysiące i ustawiam reklamę na przykład na Facebooku, bo też takie, są takie osoby, które coś takiego robią jako freelancerzy. No więc tak, cały czas się boję, że jakiś tam mi wypadnie albo dwóch wypadnie. Albo każdy z nich może mieć pretensje na zasadzie, hej, nie dowozisz wyników i tak dalej, więc no jest dużo z tym stresu, więc takie same pieniądze, no ale nie mówię, nie twierdzę, że to jest jakieś tam przyjemne pieniądze, jak wszystko jest ok, to tak, a tutaj nagrywasz kurs, robisz coś, co cię bawi, co cię kręci, co jest wartościowe, masz grupę ludzi, z którym się spotykasz, przekazujesz im wiedzę, wysyłasz mailing i zarabiasz duże pieniądze, no to wtedy było to 12 tysięcy, tak, teraz powiedzmy robimy z kampanii 200-300 tysięcy i to są całkowicie, no też już mamy też pracowników, oczywiście niedużo, bo ja nie jestem za tym, żeby jak się ma fajny biznes, to żeby wchodzić w głupi biznes oparty na jakiejś dużej liczbie pracowników. No ale tutaj mamy takie przykłady, bo ja mogę mówić za siebie, no ale mamy też przykłady Maciej Kaniserowicz, który sprzedaje kursy, pozdrawiam go, Michał Szafrański, Bartek Popiel, Paweł Danielewski, no wielu, wielu innych marketerów, ludzi z różnych branż, czy na przykład w nieruchomościach, tak? Którzy sprzedają kursy i tam też robił niesamowite wyniki. No i to jest fenomenalne, że już teraz jakby ja już tego doświadczyłem, ale co jest takiego pięknego, o tym też mówiłem w podcaście, co jest pięknego i w ogóle ja, świat jest dla mnie zadziwiającym miejscem. Zresztą myślę, że tutaj w tych nagraniach, vlogach, TikTokach, w wielu innych rzeczach chyba też ci to komunikuję, że świat jest przepięknym miejscem, dlatego że ludzie mają takie niesamowite okazje, żeby zmienić swoje życie, no bo to zmienia życie, nie? Ja pamiętam, że kiedyś też miałem kupić jakiś kurs, który tam do tego jakieś strony internetowe było i miało się tam zarabiać na reklamach i właśnie taki dochód pasywny. Kupiłem to i się okazało, że to był niewypał w tym sensie, że to co autor mówił, który później zaczął sprzedawać kursy i te kursy już fajnie działały. Po prostu nie zawsze wszystko wychodzi tak jakbyśmy chcieli, więc tu nie ma jakiejś wycieczki do niego. No ale no, kupiło się to i się okazało, że to Google tak nie działa, że sobie ściągniesz jakiś tam treści, to ci wrzuci na 20 stron i z tego będziesz zarabiał sobie na portalach internetowych, bo to niestety, to fajne było w teorii, ale w praktyce nie działało, bo Google nie lubi jak się ściąga, później zmienili w ogóle algorytm, więc to też taki przykład biznesu, który założenie jest fajny, ale w praktyce nie wypala, trochę czasami jak dropshipping u niektórych. No ale mniejsza z tym. No i chodziło o to, że ja wtedy siedziałem w nocy, to była jak zwykle kampania tam 23.59, siedziałem w nocy i trochę się przejdziemy, bo tak żeby nie było nudno. Siedziałem sobie w nocy i się biłem z myślami, czy wydać tą kasę, czy też nie, ale czułem, że to może być zmiana mojego życia. I pomimo, że to nie wypaliło, że to nie wyszło, bo to tak nie działało, to też się czegoś nauczyłem i wtedy zobaczyłem, że może być jeszcze coś innego, że właśnie te kursy, bo ja cały czas sprzedawałem kursy, to miałem sobie taki dodatkowy biznes i też mnie to nauczyło, że po prostu trzeba się jednym zająć, a nie 50 rzeczami. Ale pamiętam takie siedzenie w nocy i ta wizja tego, że może zmienić swoje życie, no bo jeżeli ktoś tam, nie wiem, zarabia 3000 miesięcznie i szczególnie teraz, czy 3, czy 4 nawet, i szczególnie teraz przy takiej inflacji i tak dalej, przy kosztach energii, mieszkania, kredytów itp., no to przeskoczenie z 3000 na przykład na 10 czy 20 tysięcy miesięcznie, to oczywiście nie jest jakaś tam obietnica, żeby tutaj ci nie czarować, bo możesz do tego dojść jak najbardziej. Co ciekawsze, osoby, które marzyły o tych 20 tysiącach, wchodzą później na poziomy, bo to jak to dobrze rozegrasz, to później po prostu to się rozwija, czy część tych autorów po prostu też tego nie wytrzymuje,
że oni chcieli, to myśleli sobie 20 tysiącach, a później no, robią kampanię, gdzie jest 100 i jest milion i po prostu to często ich przeraża, muszą sobie to przepracować, ale to może zmienić życie. Ludzie mówią, że pieniądze to nie wszystko, też twierdzę, że to nie wszystko i wszystkich rzeczy w życiu za pieniądze nie kupisz i nie załatwisz, macie tutaj rację, ale na pewno jakieś większe stałe pieniądze, gdzie nie musisz ciągle pracować, bo to większe pieniądze, które są powiązane z tym, że notabene mniej pracujesz, no bo tak to działa, no to jest zmiana życia, bo żyjesz sobie spokojniej, masz pieniądze, których w sumie nie jesteś w stanie wydać, jak nie jesteś tam jakiś, nie wiem, rozrzutny i nie chcesz sobie kupować jachtów i jakby zapędzać się w tę taką też spiralę. Ludzi, którzy zarabiają większe pieniądze, którzy wydają ich coraz więcej i później mają już ogrodników i tak dalej i dalej tych pieniędzy nie ma, no ale mniejsza z tym. No i chodzi o to, że to może zmienić twoje życie. I to jest i dlatego bym chciał, żebyście się zainteresowali tą branżą kursów, bo to nie chodzi o same kursy. Chodzi o to, że każdy z nas ma jakąś wiedzę, ma coś, w czym jest dobry, lepszy od innych. I każdy z nas przeszedł jakąś drogę. Czy ty jesteś ślusarzem, czy autodetailing, czy jesteś fryzjerem, czy zajmujesz się kosmetologią, czy marketingiem, czy robisz fajne rzeczy w Canwie, mógłbym tutaj wymieniać, to w każdej z tych branż byłeś beznadziejny, nauczyłeś się czegoś, popełniłeś jakieś błędy, wyciągnąłeś jakieś wnioski i teraz jesteś w czymś dobry. Ludzie chcą kupować twój czas, mówią, ty tak fajnie działasz w tej Canwie, robisz grafikę, ty robisz super reklamy, Mirek, to czy byś mi ustawił? To zamiast pracować dla nich, po prostu powiedz, mam dla ciebie kurs. Tak, czyli zapakuj swoją wiedzę, którą masz w głowie, co nie jest trudne, nagraj to jako wideo, jeżeli nie wiesz, jak to, pisz do mnie i zacznij to sprzedawać. Oczywiście samo nagranie kursu to jest też taki kolejny błąd, który wiele osób popełnia, że myślą, że wszystko się zaczyna od nagrania kursu i popełniają taki błąd, że o, mam pomysł, Mirek fajnie powiedział, to ja tam jestem dobry w Photoshopie, to jutro Mirek siadam i nagrywam kurs. I to jest pierwszy błąd, który ci będzie dużo kosztował nerwów i stresu, bo nagrasz kurs, narobisz się, zrobisz ten kurs dla siebie w sumie i później będziesz go próbował sprzedać i się okaże, że nie masz komu go sprzedawać, bo ani ludzie ci nie znają, ani nie masz wokół siebie jakiejś społeczności osób, które taki kurs kupiły, więc lepiej jest na przykład, gdybym ja teraz miał zaczynać, na przykład bym sobie zaczął to, co umiem, zacząłbym robić jakieś, nagrywać jakieś proste tipy na TikTok, później wrzucałbym to na Instagram, YouTube Shorts plus filmiki na YouTubie pokazujące, jak coś robię i zapisz, chcesz więcej, zapisz się na listę. Ostatnio, Boże, nie pamiętam, jak ona ma na imię, chyba Bernadetta, coś takiego, więc sorry, że Cię pomyliłem, ale pewnie ukojarzycie, ona jest od Final Cut Pro, czyli taka dziewczyna, która uczy montażu wideo. Ja trafiłem na jej filmik z Final Cut Pro, na zasadzie takie podstawy, nauczę Cię Final Cut, podstaw w tym i w tym czasie, a tam promuje też, że jak chcesz więcej, to możesz się zapisać na mój kurs. I to już jest budowanie tej społeczności, nie? Czyli zacznij od darmowych materiałów, czyli przekaż jakąś tam część wiedzy za darmo, żebyście mieli trochę zieleni. I tak jak mówię, YouTube, shorty, TikTok na pewno i tam się dziel wiedzą i co pewien czas mów, jeżeli chcesz więcej, to zapisz się na mój newsletter albo na przykład jak już sobie trochę tam, powiedzmy, nie wiem, ponagrywasz z pół miesiąca, trochę się ludzi zbierze, to zorganizuj bezpłatny webinar, to nie są jakieś tam wielkie koszty, może być nawet live na YouTubie, zorganizuj to bezpłatnie, tam zbadaj rynek, dopytaj się, czego by się chcieli dowiedzieć w kolejnych materiałach, w kolejnych webinarach i już buduj tą społeczność, ale pamiętaj, żeby budować listę. I wtedy w tej liście, jak już ją masz, wysyłasz ankietę, pytasz się, czego oni by tak naprawdę chcieli z tego Photoshopa, z tego Final Cut itp. Czy w moim przypadku na przykład z Instagrama i na tej podstawie ankiety tworzysz kurs, tak? Czyli spatrzysz, jakie mają pytania, robisz na tej podstawie ich pytań odpowiedzi w kursie, czyli moduł, jak się spyta ktoś, Mirku, jak montować TikToki, żeby tam mieć duże zasięgi, no to ja to biorę na warsztat, bo ludzie o to pytali. Często pytają, o której godzinie dodawać TikToki i tak dalej. Nagrywam to, robię z tego materiał wideo i znów ich zapraszam na bezpłatny webinar. I wtedy już na tym bezpłatnym webinarze mówię, słuchajcie, jeżeli chcecie wejść na poziom wyżej, jeżeli chcecie więcej, mam już pełen kurs z tej dziedziny, tutaj możecie się zapisać. Czyli wiedza za darmo, wskakuj na moją listę mailingową, później robisz 3 darmowe webinary. 3 dlatego, że już o tym mówiłem, że na pierwszym webinarze kupi na przykład 100 osób, to na drugim Ci kupi kolejne 50. No bo ludzie potrzebują czasu, nie wszyscy przyjdą i tak dalej. I już masz pierwsze sprzedaże z pieniędzy, które zarobisz, wpakuj je na przykład w reklamę na Facebooku albo na YouTube Ads, żeby się zapisywali na kolejne bezpłatne szkolenia i tam znów sprzedawaj. Zarabiasz, inwestujesz w reklamę, masz listę 1000 osób, sprzedajesz, zarabiasz 20 tysięcy,
z tego bierzesz sobie 5 koła, wkładasz na reklamę, na przykład na Facebooku płatną, żeby znów w kolejnym miesiącu kolejna grupa się zapisała, masz już wtedy 2000 osób na liście mailingowej, no i sprzedajesz znów za powiedzmy 20 tysięcy. Znów wkładasz 5 tysięcy w reklamę, kolejna grupa, już masz 3000 osób na liście mailingowej. Znów wysyłasz im ankietę i robisz jakiś całkowicie nowy kurs, ale już sprzedajesz wtedy 3000 osób, więc na przykład z takiego kursu powiedzmy zarabiasz 30 tysięcy, więc na reklamę już możesz wydać 7. I tak w kółko rośnie twoje kursowe imperium. Robisz ankiety, pytasz się, badasz rynek, nagrywasz kolejne kursy, już gdy masz 10-15 kursów, wokół ciebie społeczność, masz wtedy więcej czasu, bo masz więcej pieniędzy, masz więcej czasu, tworzysz treści, nagrywasz więcej na YouTubie, nagrywasz podcast, piszesz bloga na ten temat i tworzy się wokół ciebie coraz większa społeczność i zaczyna to zażerać i kolejna kampania to 100 tysięcy, wtedy masz już 20 tysięcy na przykład na reklamę i później już robisz kampanię na 300 tysięcy i jesteś już mistrzem, bo w sumie w jeden miesiąc możesz mieć przychód na poziomie takim, gdzie inni pracują na to 3 lata. Więc co to oznacza? Masz więcej pieniędzy, masz więcej wolnego czasu. Oczywiście to wszystko jest taki model teoretyczny. Ja to robię, wiele osób w Polsce to robi. Wiadomo, że po drodze będziesz miał wiele różnych przeszkód, załamań, podłamań itp. Pisz wtedy do mnie, łap mnie na przykład na Instagramie, tutaj Mirosław Skwarek, może gdzieś mnie do mnie napisać, dopytać się. Ja przeważnie odpisuję. Oczywiście pisz krótkie pytania, bo nie mam czasu czytać długich. Jest krótkie pytania, bardzo szybko odpowiadam. No i oczywiście, jak się pamiętaj, też bardzo ważną rzecz taką psychologiczną, że twój taki finansowy żołądek, można tak powiedzieć, on będzie musiał się rozpychać. Więc jeżeli masz małe pieniądze, szybko zarobisz, albo coś się zmieni finansowo tak skokowo, to bardzo dużo rzeczy się będzie u ciebie działo w głowie. Będziesz się bał tych pieniędzy, będziesz się bał tego, że nie wiem, że zabrałeś ludziom taką sumę kasy, taką sumę pieniędzy, będziesz bał się przeróżnych rzeczy, nie? Ale to wszystko głowa. Pamiętaj, że wszystko trzeba sobie przepracować. Wszystko jest dla ludzi, nawet duże pieniądze są dla ludzi. Okej, dobra, jeżeli taka forma vlogowa ci się podoba, chociaż jest ona dla mnie załamująca, wiem, że ją robię dla garstki ludzi, dla ciebie. Dlaczego jest załamująca? Dlatego, że jak nagram TikToka, którego nagram w 3 minuty, on będzie miał na przykład wyświetleń 1 200 000. Ostatnio mój taki jeden TikTok znów ma tam 1 200 000. Zajęło mi to nagranie go 3 minuty i mam 1 200 000 wyświetleń. To jeszcze wrzuciłem na YouTube'a i na Reelsy i tam jeszcze mi dobiło, czyli pewnie już będzie 3-4 miliony wyświetleń, czyli tyle osób pozna moją facjatę i moją markę osobistą. A nagrywając tego ostatniego vloga, montując go 2-3 godziny, bo jeszcze się przy okazji tam nauczyłem Final Cut Pro. Oczywiście ty możesz to komuś zlecać, ja być może też niedługo będę zlecał, ale najpierw wolę się bawić, nauczyć czegoś, bo przy okazji nagram kurs, jak to zrobić i znów zarobię pieniądze. No i to jest załamujące, no bo takie dłuższe formy, niestety, to jest dla garstki ludzi. Mało osób ogląda dłuższe vlogi. Myślę, że ten będzie akurat wartościowy. No myślę, że jak większość, nie, ale tam trzeba się też dokopać, jakby nie jest to dla wszystkich, bo nie jest to sztuczka na iPhone'ie, tylko mówię dla ludzi, którzy chcą nagrywać kursy, zmienić swoją sytuację finansową. Piszcie też w komentarzu, o czym byście chcieli odcinki, kolejne vloga, bo ja czasami mam takie fazy, że mam po prostu, mózg mi rozwala, że mam tyle pomysłów, często je zapisuję, czasami nie. A jak włączam kamerę, mówię, kurczę, o czym tu mówić? A później się rozgaduję i myśli same mnie bombardują. Ale piszcie, będzie mi wtedy łatwiej wymyślać, znaczy mówić na tematy, które naprawdę cię interesują. Więc pozdrawiam was, trzymajcie się, subskrybujcie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Dobra, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że idę jeszcze na pocztę, bo jest do 19 i może mi się uda odzyskać ten dziwny list, który mam na Avizo, bo się zagadałem, zacząłem nagrywać storiesy i się rozkręciłem. Kurczę, gdzie ja mam to Avizo? Będzie fajnie, jak zgubiłem. Gdzieś to mam. Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. No i dobra, udało się. Otrzymałem już dokumenty niczemu niesłużące i niepotrzebne. Ale na szczęście były, bo pani też mówiła o tym, że to jutro mogę przyjść, ale dzisiaj załatwiłem. No i dobra, słuchajcie, nagrałem jeszcze fajne dla mnie storiesy i też od razu wam mówię, że czasami sobie tak myślę, o, to będzie fajny vlog i wtedy już wiem, że przegrałem, bo jeżeli uważam, że coś dla mnie będzie fajne,
to nie zawsze jest fajne dla moich klientów. I to też warto zawsze pamiętać o tym, że to, co Tobie się podoba i co Tobie się fajnie opowiada, nie zawsze jest tą wartością, że cały czas trzeba siedzieć w głowie i problemach klientów. Dobra, do usłyszenia.